Państwa, witam. Witam w imieniu Estrady Opolskiej, Telewizji Polsat, Kluczborskiej Agencji BAMA, organizatorów dzisiejszego spotkania. Dzisiejsze spotkanie to Opolska Noc Kabaretowa, Maraton 96, realizowany po raz kolejny obok, ale poza Festiwalem Piosenki. O tym, że jest to potrzebne, świadczy Państwa obecność i to w tej ilości. Widocznie w narodzie drzemie chęć wyśmiania się, zanim zaczną śpiewać po prostu. I tak to będzie dziś przebiegało. Proszę Państwa, ja nazywam się Andrzej Poniedzielski i mam przyjemność i niewątpliwy zaszczyt prowadzić ten koncert, być gospodarzem tej sceny. Do gospodarza należy główny jeden obowiązek, a mianowicie, żeby goście czuli się jak najlepiej. Ci, których będę zapowiadał, to sama czołówka kabaretu polskiego. Także ja na pewno śmieszniejszy od nich nie będę, bo ani powinienem, ani umiem. Mogę być tylko mniej śmieszny, bardziej smutny, co na dzień dobry Państwu obiecuję. Światu nie zależy, świat ma czas, na to natomiast nie chce nas. Dzika Azja od wschodu szczerzy kły, zgniły zachód właśnie w Bośni zszedł na psy. A my sami z problemami aż po szczyt, z PRL-em pod czaszkami, co za wstyd. Z prezydentem nieborakiem Boże zbaw, bez ustroju, bez nastroju i bez praw. W pół rozkroku, w zawieszeniu pośród szkód, z tą tęsknotą, że nas bawi jakiś cud. Niepoprawni, nieporadni, wiecznie źli, z pretensjami do sąsiadów, że ich mydli. Światu nie zależy, świat ma czas, nie ma chęci ni ochoty leczyć ciągle nas. W telewizji co dnia tyle przykrych scen, jak się człowiek naogląda, potem ma zły sen. A ten naród sam już nie wie, czego chce, co wybory to horrory, miny złe. Zapomniana już różnica, który maj, czy to pierwszy, czy to trzeci taki kraj. Ważne panie, by my krzyczeć to na głos, że miał wszystkim być przyznany lepszy los. Każdy tutaj miał Carrington być i pan, Mercedesy pełne kiesy, szał i szpan. Światu nie zależy, świat ma czas i dziesiątki dzikich plemion wokół nas. Dziś Czeczenia albo Rwanda, jutro Czad, psu na budę ONZ-y pełne dobrych rad. Kapitalizm chce mieć w sklepie tępy lej, a w robocie jak zagierka PRL. Politycy z piaskownicy, znasz ich pan, od lewicy do prawicy jeden chłam. Biznesmeni zapatrzeni w łatwy szmal, dziś w mariocie, jutro w celi cały kram. I my sami upaprani w stary brud, tego miejsca, tego kraju, skąd nasz ród. Światu nie zależy, świat ma czas, a my czasu tu nie mamy. Goni nas. Już w sklep Sydrak się bezwzględny sypie piach, póki Polska nie zginęła. Rewciachciach! Szanowni Państwo.
wszystko za brawa, trzymajcie energię na brawa do końca, czyli do rana tego maratonu kabaretowego. Zresztą nasi politycy celowo dostarczają nam różnych komediowych pomysłów, żebyśmy tego poczucia humoru nie tracili. Mnie nawet zarzucano w kampanii prezydenckiej, że ja dlatego występuję, biorę udział w wyborach, że zazdroszczę naszym politykom tego, że są śmieszniejsi ode mnie. Jest coś na rzeczy, powiem Państwu. Niektórzy bardzo śmieszni, tylko mimowolnie. Człowiek chce być poważny, a mu się nie udaje. Strasznie śmieszny, prawda? No chociażby od kogo zacząć? Buster Keaton z epoki kina niemego. Prezes ludowców, inżynier Waldemar. Czy on chce kogoś rozbawić? No skąd? On chce być poważny, a mu się nie udaje, nie? Wygląda jak własny portret pamięciowy, bardzo śmieszny. Nawet najsmutniejszy polski polityk, pan Mazowiecki, potrafi człowieka doprowadzić do rozpuku. Kiedyś się rozpuknąłem na drobne, krążył po Bałkanach, tam w misji pokojowej, hełm na głowę mu założono, tak potąd. Tutaj te sprzączki się majtały, między sprzączkami ten smutek. Podpisane było Rambo po polsku. I tak z każdym po kolei. No nie muszę Państwu przypominać, ile humoru i radości wnosił do naszych domów przez 5 lat poprzedni prezydent, co? Jak oni, proszę Państwa, z tym Mieckiem zasuwali we dwóch gdzieś po jakiejś płycie lotniska przed jakąś kompanią honorową, takie dwa małe pękate, prawdziwki energiczne. To Flip i Flap się w grobie przewracali za liście. Bardzo komediowa parka i każde przemówienie, a to chce, a nie może, a to może, a nie chce, a może mu się zachce, a może mu się odechce, a takie rozwiązanie, a inne rozwiązanie, a lewa noga, a prawa noga, a między nogami, no nieważne, prawda? Ile to było radości. W niektórych domach to zakłady bo dzieci z rodzicami trzymały. Czy panu prezydentowi uda się do końca przemówienia zdanie skończyć? Czy podmiot kiedykolwiek dogoni orzeczenie? Prawda? Bardzo wesoła kadencja. To też ja wam się nie dziwię, że następnego prezydenta wybraliście równie komediowego. Tak? Pan Aleksander, on się dopiero z gazet dowiedział, że nie skończył studiów. On wcześniej nie miał pojęcia. On pytał się Mączkowskiego. Siemiączkowski mówi, Olek, masz załatwione. Pytał Wańka, Wańkę, no tą Wańkę, co tam ma w Stańkę. Ona mówi, załatwione, dyplom czeka, prawda? To on był przekonany, że załatwione. Po wyborach się okazuje fiku, miku na patyku, a ja nie mam dyplomiku. I się zrobiła afera, prawda? Przecież to są wszystko komediowe chwyty. To są numery z kabaretu, z groteski, z farsy. A przecież tu każdy na widowni człowiek wie, czy skończył studia, czy nie, czy szkołę skończył. Każdy wie. A prezydent w Polsce nie wie. No co, czy to nie jest kraj dla humorystów? A jego kolega, co nie wiedział, z kim się przyjaźnił 15 lat? Z tym Załganowem, Gałganowem? Nie miał pojęcia. 15 lat. Nie wiedział. Zresztą tego to ja miałem na oku od dawna, bo on jeszcze parę lat temu, jak we władzach się znalazł, pojechał do Częstochowy na kolana, runął przed Najjaśniejszą Panienką i coś udawał, że tajny kleryk. Jeszcze tak publikowało tutaj, że pomyślałem, że żeby nam go nie wyświęcili, bo radość z każdego nawróconego większa niż normalnego grzesznika. No widocznie on pracuje w różnych kierunkach, prawda? Oni się kochają przebierać, udawać kogo innego. To jest jakiś gatunek przebierańców w naszych sferach politycznych, tam co drugi Benny Hill. To jest takie towarzystwo, proszę Państwa, no kto jeszcze od przebiórek? No pan Jacek, brat Łata, miły człowiek, co się w garnitur po raz pierwszy w życiu wbił, bo prezydentem chciał zostać. Całe życie w dżinsach mu przeleciało. Żył z reklamy dżinsów zupełnie nieźle. To on garnitur jednak założył. Smoking też mu uszyli z kieszenią na termos, ale już nie zdążył założyć. No i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tych przebierańców, całe tłumy, ja tu nie będę wszystkich omawiał, nie o to chodzi. Chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na to, że oni w ostatnich latach nam zrobili z Polski taki tandetny kabaret, że ja sobie pomyślałem w naiwności swojej, że wreszcie przyda wam się fachowiec. Wy wolicie tych śmierusów. Zwłaszcza, proszę Państwa, że akurat to hasło, które mi przyświecało, a które przyświecało mi od czasów jeszcze hen 70 lat, że Polska była Polską, słabo jest ostatnio omawiane, słabo reklamowane. Nasi politycy do niego nie nawiązują. O dziwo, zdarzyło się, że była w Polsce królowa brytyjska. Ja patrzę i oczom nie wierzę. W Sejmie po polsku królowa brytyjska cytuje, żeby Polska była Polską. Proszę Państwa, ja zwracam Waszą uwagę, że jestem jedynym polskim autorem cytowanym przez królów brytyjskich.
I to po polsku. To ma swoje znaczenie. Z dużą przyjemnością patrzyłem, jak cały Sejm wstaje i bije brawa. Rzeczywiście, jedna strona Sejmu miała prawo te brawa bić, ale druga to tak biła, żeby nie trafić coś tam. I marnie to wychodziło. Tuż potem zadzwonił do mnie Dudek Dziewoński, znany Państwu doskonale, nestor branży kabaretowej, mówi: Janek, od kiedy LK druga cytuje cię po polsku, mówię do ciebie ser. Także prezydentem mi się nie udało zostać, ale ser możecie mnie tytułować. Dziękuję.